Jak w dzisiejszych czasach wdrożyć najpopularniejszy model praktycznego przywództwa? Odpowiedź jest prosta. W postaci procesu rozwojowego SLX Online. W fazie zacznij, przed pierwszym warsztatem, uczestnicy przygotowują się do niego i wypełniają kwestionariusz diagnozujący ich profil przywództwa. A po warsztatach, w ostatniej fazie bądź mistrzem, korzystają z portalu Blanchard Exchange, by wdrożyć model SL2 w swoim zespole. Zaś na fazy poznaj i działaj składają się 4 interaktywne warsztaty wirtualne. Jak wyglądają warsztaty online? Są one tak samo różnorodne i interaktywne, a przez to angażujące, jak warsztaty na sali szkoleniowej. Po pierwsze, większość z nas uwielbia seriale. I dlatego model SL2 Blancharda wprowadzamy za pomocą miniserialu nakręconego w Hollywood. Dużo pracujemy w małych grupach, w wirtualnych pokojach, tak zwanych breakout roomach. Uczestnicy ćwiczą tam rozmowy ze swoimi rzeczywistymi pracownikami i dostają na bieżąco informację zwrotną. Przygotowują się tam do wdrożenia modelu SL2 w miejscu pracy. Podczas takich ćwiczeń korzystają z różnych narzędzi, np. typowych zwrotów SL2, list kontrolnych stylów przywództwa czy potrzeb pracownika na danym etapie rozwoju. Znakomitym narzędziem ułatwiającym wdrożenie modelu SL2 jest mobilna aplikacja na telefon. Dzięki temu model SL2 mamy zawsze w kieszeni i można z niego skorzystać w każdym momencie. Oprócz miniserialu SLX korzystamy również z różnych krótkich filmików ilustrujących etapy rozwoju pracownika, ilustrujących style przywództwa, ale też efektywne i nieefektywne rozmowy menedżera z pracownikiem. W trakcie warsztatu często, tak często jak to możliwe, korzystamy z widoku gallery view, czyli rozmawiamy na forum, tak jak na klasycznej sali szkoleniowej. Takie rozmowy prowadzimy m.in. do omawiania zadań wdrożeniowych. Po każdym warsztacie wirtualnym uczestnicy dostają zadanie wdrożeniowe, by zastosować w praktyce to, czego nauczyli się na warsztacie. Zaś na kolejnej sesji spotykamy się i omawiamy z uczestnikami to, co się wydarzyło, mają taką możliwość podzielenia się doświadczeniami z innymi. Na koniec, czyli po czwartym warsztacie, uczestnicy przygotowują się do pełnego wdrożenia SL2. Pomaga im w tym portal, platforma Blanchard Exchange, do której mają roczny dostęp. Można tam korzystać ze wszystkich narzędzi i filmów, które są zamieszczone. Znajdują się tam zadania wdrożeniowe obudowane znanymi im już narzędziami i wideo z warsztatów. Jednym z zadań wdrożeniowych na koniec warsztatu jest podzielenie się modelem SL2 z zespołem. Uczestników wspiera film SL2, prezentacja PowerPoint, którą dostają oraz artykuł do podzielania się z zespołem. Dodatkowo każdy z członków dostaje swój własny dostęp do aplikacji SL2, tak by mógł w każdym momencie skorzystać z tej diagnozy we własnym zakresie. Dzięki uczestnictwu w procesie SLX Online menedżerowie stają się dobrymi liderami, elastycznie dopasowującymi się do sytuacji. Działają sytuacyjnie, to znaczy dają swoim pracownikom to, czego ci potrzebują, wtedy, kiedy tego potrzebują. Innymi słowy, wdrażają model SL2 Blancharda w swojej codziennej pracy.